Kochani, po tygodniowej przerwie, bowiem dostałem bana, jak widzicie, wznawiam działalność. No i cóż, witam Cię, Leszku. Tak, z grubej rury jedziemy, że od razu od razu Polaków rozmowy. No, witam Cię, Sebastianie, witam Państwa. To już nasze czwarte antywojenne Polaków rozmowy. Tak, zaczniemy od takich kwestii, chyba organizacyjnych. Tutaj mam apel do wszystkich ludzi, którzy dostali być może jakieś powołanie na ćwiczenia czy coś takiego, bo chcielibyśmy, chcielibyśmy zrobić jakieś, jakieś narzędzie, które by nas, no wszystkich w jakiś sposób chroniło przed, przed tego rodzaju rzeczami, że się wiedzieli, jak nasze dzieci ewentualnie chronić przed jakąś taką niespodzianką, no bo osoby, które mają tylko kategorię A. Okazuje się, że mogą być na jakieś ćwiczenia wezwane, gdzie dostaną od razu przydział mobilizacyjny, yy, przysięgę, jakieś takie, takie sytuacje. W związku z tym, żeby się móc temu przeciwstawić, musimy mieć takie pismo, żeby po prostu nasi prawnicy zbadali podstawy prawną. Także tak, tutaj, to, jest, tak. To, jest, to jest bardzo istotne i myślę, że Warto tutaj zaapelować do naszych widzów, do naszych słuchaczy i, i także czytelników, którzy, którzy interesują się tematyką, interesują się sprawami nie tylko międzynarodowymi, ale także problematyką bezpieczeństwa, mają dzieci, czy są sami w wieku poborowym. Aby, jeżeli otrzymali takie karty powołania na ćwiczenia wojskowe, a na przykład nigdy nie uczestniczyli w żadnym przeszkoleniu wojskowym, nie, nie odbyli zasadniczej służby wojskowej, aby nam fotografowali, przesyłali te, te właśnie karty powołania. Będziemy to konsultowali z prawnikami. Chcemy opracować tutaj w takim zespole szerokim prawnym mamy i adwokatów, i radców prawnych na pokładzie tego zespołu. Chcemy opracować taki poradnik, poradnik dla. Poborowych, poradnik dla wszystkich, którzy otrzymują kartę mobilizacyjną, i oczywiście nie chodzi nam o to, aby w żaden sposób utrudniać, nazwijmy to, szeroko pojętą budowę systemu obronnego, ale aby, aby budować pewien bezpiecznik, który nie pozwoli władzy na użycie, na użycie, Polskich obywateli w cudzej wojnie, w cudzej wojnie wysłaniu, wysłaniu obywateli rzeczypospolitej polskiej na cudzą wojnę poza granicę rzeczypospolitej polskiej. To jest bardzo istotna kwestia i tutaj chcielibyśmy przygotować taki poradnik, który, który właśnie pozwoliłby na uniknięcie takiej ewentualności. Dostałem od pani Agaty z Krakowa taką przeuroczą, moi drodzy, pocztówkę, z której wynika, że pani Agata Kochani, wykleiła w Krakowie 100 klejek i rozwiesiła 128 ulotek, rozniosła, no, ściągniętych i za własne pieniądze wydrukowanych e, antywojennych naszych. Także bardzo tutaj pani Agacie dziękuję. Chcieliśmy jeszcze podziękować wszystkim ludziom, którzy się angażują w akcję antywojenną. Którzy roznoszą plakaty, przyklejają wklejki jest tego dosyć, dosyć, dosyć dużo i bardzo się cieszymy, że ma to charakter taki oddolny też. Chciałem podziękować wszystkim grafikom, którzy się ocenę tej kamery, nie wiem, czymś tak przesunę, którzy się angażują w naszą, w naszą akcję. Staramy się te wszystkie materiały umieszczać na naszej stronie. Jest tego dosyć dużo i są w bardzo dobrej jakości. Tutaj muszę powiedzieć, że że to nas cieszy, że ta idea, żeby scedować część, część pracy właśnie na Was, na oddolne jakieś takie pospolite ruszenie, że to wypaliło, można powiedzieć. No bo w ogóle w takim naszym ideale tworzenia pewnej doktryny, takiej też, można powiedzieć, państwowo-twórczej w jakimś sensie, no to chodzi o to, że żeby nie tylko obudzić polski potencjał, Gospodarcze, też polski potencjał intelektualny, żebyśmy byli takim państwem realnie obywatelskim, powiedziałbym. No i tutaj też tak robimy przy okazji taki mały eksperyment, czy to w jakiś tam sposób zadziała, ale widzę, że, że państwo się faktycznie angażujecie i że to nas bardzo cieszy. Tak, tutaj przyłączam się do podziękowań Sebastiana. Podziękowanie dla wszystkich, którzy angażują się w inicjatywę To nie nasza wojna, to nie nasza wojna, w inicjatywę Polskiego Ruchu Antywojennego, ale także innych środowisk, bo przecież nikt sobie nie rości tutaj monopolu na hasło, to nie nasza wojna, to jest to powinno być hasło wszystkich Polaków, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że coraz to nowe środowiska, czy to środowiska społeczne, czy związki zawodowe, czy środowiska kibicowskie, którym także serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Przyłączają się do tej akcji, ponieważ to jest nasza wspólna racja, to jest nasz wspólny interes narodowy, to jest polska racja stanu. Mówić dzisiaj, że to nie nasza wojna, że powinniśmy robić przede wszystkim interesy, a nie wspierać militarnie Ukrainę, nie rozbrajać się. Widzimy, że demontaż systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obcego, obcego państwa, mówimy temu stanowcze nie, mówimy stop wojnie, tak dla pokoju, nie dla wojny, to nie nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę. I tutaj też ważna uwaga: ten miesiąc, Szanowni Państwo, marzec 2023 roku, to miesiąc bardzo intensywnych działań informacyjnych. Jeszcze raz apelujemy o rozwieszanie plakatów, nalepek, wlepek, banerów, billboardów, ponieważ miesiąc kwiecień, kolejny miesiąc, to będzie miesiąc bardzo zaawansowanej pracy ideotwórczej. Zauważcie państwo, że pojawienie się w przestrzeni publicznej tego hasła to nie nasza wojna, czy to w postaci naszych wystąpień, czy też w postaci waszych, czasami pojedynczych, plakacików nawet gdzieś, czy, czy jakiś haseł, gdzieś tam wystawionych, czy czegokolwiek takiego, on od razu wzbudza debatę publiczną na ten temat, bo od razu, od razu jest to temat na tyle teraz jakiś taki, powiedziałbym modny stał się. Że ląduje gdzieś tam w mediach, no to zawsze, jak jest jakaś debata, no to ktoś jest na tak, ktoś jest na nie, i ludzie zaczynają dosyć mocno rozważać tę kwestię, czy to faktycznie jest nasza wojna. I nawet jeśli, jeśli tych cały czas zwolenników tezy, w mediach przynajmniej, że to jednak jest nasza wojna, jest sporo, no to zaczyna być coraz więcej tych ludzi, którzy się zaczynają zastanawiać faktycznie. Czy to jest nasza wojna, czy to jest wojna o nasze interesy? Czy my faktycznie, czy to my zrobiliśmy tą wojnę, żeby coś ugrać? Czy, czy my się przed kimś bronimy, czy po prostu uczestniczymy w niej tylko dlatego, że ktoś poprosił nas, żebyśmy tą wojnę żerowali, sponsorowali, je, obsługiwali i to wszystko jeszcze za darmo, ewentualnie na nasz koszt, żeby było jeszcze gorzej. Także moi drodzy, wasze działania tutaj, te informacyjne, y, takie w przestrzeni publicznej są bardzo istotne, bo one nakręcają, zainteresowanie mediów i cały ten temat. Tak, to jest oczywiście bardzo istotne i też musimy tutaj iść za ciosem. To nie może skończyć się tylko i wyłącznie na akcji ulotkowo-plakatowo-banerowo-billboardowej, mówiąc najprościej, czy też akcji po prostu rozdawania ulotek. To musi się przekształcić w bardzo ważną, głęboką pracę koncepcyjną, pracę doktrynalną. Chcemy stworzyć nową doktrynę dla, dla Polski, i temu będą służyć nasze udziały, ale także nasze zaangażowanie organizacyjne w kongresy. Ma, mam na myśli przede wszystkim dwa kongresy, które odbędą się w kwietniu 2023 roku. Pierwszy kongres to Kongres Pokoju organizowany przez Stowarzyszenie Patria 1 kwietnia. W Warszawie, natomiast drugi kongres to będzie kongres antywojenny naszego ruchu. To będzie kongres polskiego ruchu antywojennego, który odbędzie się na południu Polski, jeszcze nie zdradzamy w jakiej miejscowości i dokładnie kiedy. Będzie to kongres ideowy, to jest bardzo ważna różnica. To nie będzie kongres, którego celem będzie spotkać się, wygłosić referaty i rozejść się do domów, tylko to będzie kongres ideowy, mający na celu pracę, Ideotwórczą, taką powiedzielibyśmy stworzenie przynajmniej zarysów nowej doktryny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo ważna praca, będąca rozwinięciem szeregu naszych działań, takich jak Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej i szeregu innych kwestii, ale tutaj chcemy skupić ludzi, Jakbyśmy to, jakby powiedział, klasyk yy, pasjonarnych, ludzi pasjonarnych, ludzi, którzy, yy, którzy wiedzą, że bez dobrych, dobrych podstaw ideowych, bez dobrych podstaw właśnie koncepcyjnych, doktrynalnych, daleko się tak naprawdę nie zajedzie. Że tu nie chodzi o to, aby wyjść na ulicę, pokrzyczeć, yy, pokazać transparenty, ale tu musi być pewne. Bardzo głębokie spoiwo, i takie spoiwo chcemy właśnie z, rozpocząć no, budowę takiej właśnie koncepcji, takiej doktryny. Zapraszamy wszystkich ludzi, jak, powiedzia, jak powiedziałem, pasjonarnych do zgłaszania się bezpośrednio, personalnie do Sebastiana i do mnie. Będziemy oczywiście także zapraszać tych najbardziej aktywnych sympatyków polskiego ruchu antywojennego, najbardziej zaangażowanych w pracę terenową, w pracę zewnętrzną, w tę pracę informacyjno-edukacyjną. Także serdecznie Państwa już teraz zapraszamy do zintensyfikowania działań informacyjnych w marcu bieżącego roku i zapraszamy tych najbardziej aktywnych z Państwa do wzięcia udziału w kongresie ideowym polskiego ruchu antywojennego mniej więcej w połowie kwietnia bieżącego roku. No i tutaj też y, chciałem powiedzieć, że będą jeszcze będzie jeszcze spotkanie w Kielcach 18, 18 marca, no to już za dwa tygodnie, w którym też będziemy uczestniczyć, bo tutaj, jeśli chodzi o tą, o tą naszą pracę związaną y, z doktryną pewną, doktryna jest bardzo ważna, cel jest bardzo ważny. Jeśli człowiek sobie nie postawi celu, to za bardzo nie wie, co gdzie zmierza. Nam, nam chodzi o taki cel, który pozwoliłby uaktywnić. Ludzi niezależnych, ludzi uczciwych, ludzi kompetentnych przede wszystkim. Chodzi nam o taką, taką metodę, żeby to nie było tak jak do tej, do tej pory, że zawsze, wiecie, państwo, hierarchie w tym naszym społeczeństwie były tak zbudowane, że jakimś cudem zawsze do góry szli amoralni, łajdacy i niekompetentni ludzie. No i potem. Potem się dziwimy, że oni nie potrafią rozwiązywać problemów, czy też od razu instynktownie zaczynają służyć jakimś obcym panom, prawda? Jakimś zewnętrznym ośrodkom siły. No tak się dzieje, kiedy tacy ludzie właśnie złego, że tak powiem, ze złego gatunku wypływają jak te szumowiny do góry. Natomiast cała idea, cała, cała trudność i cała sztuka polega na tym, żeby stworzyć takie metody, chociażby. Na razie, na razie dla próby w obszarze naszego ruchu, które, które będą promowały osoby kompetentne i moralne. Z nadzieją, że te osoby zmierzając, kiedy będą musiały się zmierzyć z różnymi wyzwaniami, jakie życie niesie, no bo przecież bycie jakąś tam, powiedzmy, jakimś sterem, jakimś przywództwem, no to jest ciągłe rozwiązywanie jakichś ciągłych problemów, które tam wychodzą. No to jeśli tacy ludzie Będą te problemy rozwiązywać i będzie ciągła rotacja tych ludzi, poza tym, żeby, żeby, żeby dbać o ich jakość, żeby te struktury nie skostniały. No to jeśli udałoby nam się stworzyć zalążki pewnej idei, która by tworzyła właśnie taką hierarchię, no to wtedy, cóż mogę powiedzieć, mamy dużą szansę, że wszystko się dobrze skończy. Tak, ja tutaj jeszcze nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, do tych kielc. Chciałem Państwa z tego miejsca serdecznie zaprosić na dwa spotkania wspólne, które z Sebastianem, w, w których będziemy brali udział z Sebastianem, to jest spotkanie naszej dwójki z sympatykami polskiego ruchu antywojennego, z naszymi widzami w Radomiu, 17, 17 marca bieżącego roku Radom. Szczegóły będą oczywiście na naszych mediach społecznościowych i następnego dnia, 18 marca. To jest duża debata geopolityczna, duża konferencja, w której oprócz naszej dwójki weźmie udział między innymi pani dr Lucyna Kulińska, pan, pan Józef Białek szef wydawnictwa Wektory, tak. pan profesor Mirosław Piotrowski, całość będzie prowadził pan, pan Piotr Korczarowski, pan redaktor z emisji TV. No, szykuje się naprawdę ciekawe spotkanie, już okrzyknięte zresztą przez naszych przeciwników, jako takie spotkanie persone non grata przez wiele, wiele środowisk. I, i do nas. No, to wiadomo, natomiast wiemy, że też sala została w jednym z hoteli wypowiedziana, ponieważ, jak wiemy, tutaj media głównego nurtu szczególnie dbają o wolność słowa i wolność zrzeszania się, w związku z tym ta sala została storpedowana. No ale miejmy nadzieję, że spotkanie odbędzie się. Wszystkie szczegóły będą oczywiście na naszych mediach społecznościowych. Także zapraszamy 17 marca do Radomia i 18 marca do, do, do Kielc. Ja jeszcze tylko wspomnę, mała autoreklama, pewnie jeszcze będziemy mówić tutaj. Będę odwiedzał zachodnio-północną Polskę w dniach 23-26 marca. To będzie Zielona Góra, to będzie Szczecin, Koszalin, Słupsk i Gdynia. Także będę o tym także informował. Będzie możliwość spotkania się, porozmawiania o kwestiach organizacyjnych, jeśli chodzi o polski ruch antywojenny. Musimy też zaznaczyć, że Chińczycy wyszli już rok temu z globalną inicjatywą bezpieczeństwa. To jest taki, powiedziałbym, system, można powiedzieć, do którego kraje na razie zgłaszają taki, można powiedzieć, teoretyczny akces. Zgłosiło już sporo krajów, ten akces. Ostatnio też Rosjanie po wizycie Łanga, i powiedzieli, że oni też są za przystąpieniem do, tego, do, tego, do tej inicjatywy. Kiedy był kongres chińsko-arabski, 21 krajów arabskich, praktycznie krajów tam Magrebu, tutaj Bliskiego Wschodu i tak dalej, również, również przystąpiły, można powiedzieć, przystąpiły do tej koncepcji. To jest koncepcja, która swoje jeszcze korzenie ma w konferencji w Bandungu w 1955 roku. No i w skrócie można powiedzieć, że to jest zasady, które tutaj Chińczycy proponują opierają się o to, że powinien być coś takiego jak jakiś centralny Trybunał Sprawiedliwości, jakiś, jakiś właśnie ONZ, bo Chińczycy bardzo lubią przejmować istniejące agendy. Oni lubią burzyć i tworzyć nowych, tylko używać tych, które, które już są. W związku z tym mam wrażenie, że ONZ zaczyna być od jakiegoś czasu właśnie przejmowane tak po cichu przez Chińczyków, żeby stworzyć taki Trybunał Międzynarodowy, który by dbał o to, żeby państwa to no nie robiły tego, co w tej chwili. Chińczycy też mówią, że zła jest konfrontacja bloków, zwłaszcza właśnie takich bloków jak NATO, bo takie NATO wtedy nie dba o interesy poszczególnych krajów, tylko stara się reprezentować politykę szefa takiego bloku. A tutaj, no i wtedy w naturalny sposób ingeruje taki blok wewnętrzne sprawy różnych krajów. Natomiast Chińczycy są zdania, że właśnie nie należy ingerować wewnętrzne sprawy krajów należy w rozpatrywaniu różnych pretensji, nie uwzględniać tego, że jeden kraj jest 10 razy większy, a drugi 10 razy mniejszy, że wobec prawa, tak jak w normalnych procesach sądowych, nie jest ważne, kto jest jak silny i kto ma ile pieniędzy. No i to są tego rodzaju mniej więcej postulaty. Poza tym też ta chińska koncepcja, ona właśnie zakłada przede wszystkim decentralizację świata, świat policentryczny, w którym Państwa mogłyby rozwijać się swobodnie jako państwa narodowe, ze wszystkimi różnicami kulturowymi, cywilizacyjnymi z tym związanymi, że nie dążymy do jednego demoliberalnego, powiedziałbym, porządku. W związku z tym ta koncepcja, ta idea zaczyna mieć, można powiedzieć, coraz większe powodzenie. Tak, ja myślę, że tutaj warto, warto przypomnieć, że globalna inicjatywa bezpieczeństwa została zaprezentowana przez Xi Jinpinga podczas ceremonii otwarcia takiego dorocznego forum, które się nazywa Boao. To jest forum, które swoją nazwę wzięło od, od takiego miasta Boao położonego w południowej. Na południu chińskiej prowincji, prowincji Hainan, no, które właśnie od 2002 roku jest miejscem stałym, takim miejscem konferencji, czasem bywa nazywane azjatyckim Davos. To też dosyć dużo, dosyć dużo mówi. I Xi Jinping, kiedy ogłaszał w kwietniu 2022 roku powstanie Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa, odwołał się do promowania wspólnego bezpieczeństwa świata. Tutaj padło bardzo ważne określenie, mianowicie niepodzielne bezpieczeństwo. No, oczywiście, literalne nawiązanie do porozumień Helsińskich z 1975 roku. To się sprowadza do takiej zasady, że wszystkie państwa świata powinny uwzględniać całościowe, globalne bezpieczeństwo i nie wzmacniać własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych państw. No, chodzi tutaj przede wszystkim o, jeżeli mielibyśmy przykład podać takiego właśnie, Podzielnego bezpieczeństwa, odchodzenia od porozumień helsińskich, no to najlepszym przykładem jest polityka Stanów Zjednoczonych po roku 1991, począwszy od bombardowania Jugosławii w 1999, przez cały szereg działań związanych także z rozszerzeniem NATO na wschód, czyli tak naprawdę wzmacnianie własnego bloku polityczno-militarnego, nie licząc się kompletnie z zasadą równowagi sił i z bezpieczeństwem innych. Innych państw. No i to jest bardzo istotna sprawa w, w tym zakresie, i myślę, że to ta zasada niepodzielnego bezpieczeństwa jest tutaj niezwykle istotna. Też warto oczywiście wspomnieć o tym, że Chiny wolą utrzymywać, wolą angażować się zamiast w takie formalne, dwustronne czy też wielostronne sojusze taktyczne, w, w, wolą budować taką, powiedziałbym, hierarchiczną sieć partnerstw strategicznych. No, spójrzmy, jak to wygląda. Przecież, na przykład, Pekin w ogóle ustanowił szereg takich wielostronnych grup regionalnych. Szanghajska Organizacja Współpracy, Forum Współpracy Chiny-Afryka. Forum 16 plus 1, czy 17 plus 1, jeśli chodzi o nasz region. Forum Chiny plus Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, aby globalna inicjatywa bezpieczeństwa rozszerzyła, rozszerzyła te inicjatywy także o kwestie geoekonomiczne, bo też to jest bardzo ważny, ważny element. No i pojawił się oczywiście też ten element tak zwanych tych sześciu punktów, sześciu zobowiązań, bo to najlepsze tłumaczenie tego, tego określenia. I te sześć zobowiązań zostało powtórzonych w tym roku, ale ono zostało po raz pierwszy właśnie w kwietniu ubiegłego roku przedstawione przez Xi Jinpinga. I tak w telegraficznym skrócie o co chodzi. Pierwsze zobowiązanie, mówiąc najprościej, stworzenie wspólnego, wszechstronnego, trwałego bezpieczeństwa na zasadzie niepodzielności. Drugi punkt mówi o poszanowaniu suwerenności, integralności terytorialnej wszystkich państw. Czyli nie ma czegoś takiego, że jakieś mocarstwo może sobie... Właśnie, właśnie ingerować, nie wiem, robić tak jak Stany Zjednoczone uderzenie na Jugosławię, na Irak, na Afganistan, czy, czy bezkarne właściwie rozszerzanie swojego sojuszu północnoatlantyckiego. Nie licząc się zupełnie z zasadą równowagi sił. Trzecie zobowiązanie to jest poszanowanie zasady Karty, Karty Narodów Zjednoczonych, odrzucenie mentalności zimnowojennej. To zresztą bardzo często się pojawia w wypowiedziach nie tylko Xi Jinpinga, ale także Wang Gai, którego wspomniałeś i wielu, wielu innych. Czwarte zobowiązanie mówiło o. Szanowaniu, szanowaniu obaw wszystkich narodów dotyczących bezpieczeństwa, czyli poszanowaniu zasady równowagi sił, i mowa o tak zwanej zrównoważonej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Piąte zobowiązanie mówiło o rozwiązywaniu sporów poprzez dialog i odżegnywaniu się od podwójnych standardów. No to, akurat jeżeli chodzi o podwójne standardy, to widać doskonale po polityce amerykańskiej po 1991 roku. No i wreszcie ostatnie zobowiązanie powiązanie wymienione w kwietniu 22 roku przez Xi Jinpinga mówi o także takiej wspólnej, solidarnej. Współpracy na rzecz nietradycyjnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj mówi się przede wszystkim o terroryzmie, o cyberbezpieczeństwie, o tego typu, tego typu kwestiach, więc widzimy zupełnie kompleksowe podejście i bardzo mocne postawienie na kwestię niepodzielności bezpieczeństwa, czyli, czyli budowy nowej architektury opartej o zasadę równowagi sił. To jest zupełnie nowa jakość w polityce po roku 1991. No tutaj musimy zauważyć, że te doktryny chińskie, one są też budowane po części, przynajmniej w opozycji do doktryn amerykańskich, do doktryny Monroe, która zakładała, że dotychczas można było za sprawiedliwe uznawać wojny, które są prowadzone w imię, nazwijmy to, zniszczenia jakiegoś zła i zaprowadzenia pokoju. Natomiast doktryna Monroe pozwala za dopuszczalne, powiedzmy, traktować wojny prowadzone wojny prewencyjne, wojny prewencyjne prowadzone w interesie właśnie zabezpieczenia pozycji Stanów Zjednoczonych. No i tutaj wszystkie te wojny prowadzone po II wojnie światowej, ale nie tylko przecież no to są takimi wojnami właśnie, gdzie ktoś tam powiedziałbym ginie, komu się tam pali chałupa, tylko dlatego że Stany Zjednoczone do, doszły do wniosku, że dobrze byłoby zrobić wojnę na przykład w Afganistanie, prawda? W państwie, które w żaden sposób nie może może zagrozić Stanom Zjednoczonym tylko dlatego, że ktoś tam powiedział, że Saudyjczyk Bin Laden pojechał tam się ukryć, czy coś takiego, który z kolei niby wysadził wieżę World Trade Center. Słowem, słowem, widzicie Państwo, jaki to wywoływało chaos, że tak powiem, i, i usprawiedliwienie tego rodzaju działań, bo my też ulegaliśmy tutaj tej narracji, że to jest wszystko sprawiedliwe, no, że skoro gdzieś tam wybuchły czy się zwaliły jakieś wieże World Trade Center, no to jest oczywiste, że trzeba obciążyć facetam na drugim końcu świata, akurat nie Saudyjczyka, bo Saudyjczycy to wiadomo są w dobrych stosunkach, jakiegoś Sadama Husseina, który miał z kolei cokolwiek innego i tak dalej, i tak dalej, no i krótko mówiąc to totalnie destabilizowało świat, no i teraz yy, Chińczycy starając się stworzyć nową ideologię, dać powiedzmy światu, zawsze nowy hegemon musi, musi pokazać, Pokazać tym mniejszym krajom, że fajniej będzie po prostu za jego rządów. No i wszystkie te doktryny, one są właśnie takim, takim elementem pokazującym, że to nie będzie tak, jak nam mówią, mówią w naszych zachodnich telewizorach, że kiedy nastaną Chińczycy, to wszyscy będziemy mieli. Ryż na surowo pracować po 18 godzin dziennie, yy, i tak dalej, i jedni robaki, jeszcze i będziemy mieli kamery w, każdy, w każdym swojej łazience zamontowanej, sypialni, wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ta ideologia polega na czymś zupełnie innym. W związku z tym, w tej chwili ta wojna ideologiczna, powiedziałbym, między wschodem i zachodem polega na tym, żeby yy, po pierwsze no, pokazać, że hegemonia Stanów Zjednoczonych nie jest niczym dobrym. I tu jest też dokument opublikowany przez chińskie MZ pod tytułem Hegemonia Stanów Zjednoczonych i jej niebezpieczeństwa, a z drugiej strony budowanie pozytywnego przekazu, czyli ta y, światowa, globalna inicjatywa bezpieczeństwa, która pokazuje, że chińskie zasady, krótko mówiąc, organizacji współdziałania między państwami będą lepsze. Bo będą się bardziej, można tak powiedzieć, opierały o etykę obiektywną, a nie o taką zasadę Kalego, trochę: kali zabić dobrze, kali, prawda, ukraść krowę dobrze, kale mu źle. I tak naprawdę ten świat amerykański, on tak troszkę wyglądał, że co było w interesie Stanów Zjednoczonych, to było dobre. Co było przeciwko, no to trzeba było to po prostu zniszczyć. Według doktryny Monroe, jak Kaddafi, jak zaczął sprzedawać coś tam za. Za złotego dinara, no to trzeba było mu urwać łeb, bo to było dla Ameryki niedobre. A to, że to być może było dobre dla wielu ludzi na świecie, to się już nie liczyło. No tak, myślę, że nawet to, czy ten dokument, o którym wspomniałeś, to oświadczenie, Yy, które, które przedstawiła agencja Xinhua 20 lutego bieżącego roku o hegemonii Stanów Zjednoczonych i jej niebezpieczeństwach, yy, plus reakcja yy, świata zachodniego na, 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 ten, na ten dokument, na tę propozycję, no już jasno pokazuje, jakim, jakim wielkim zagrożeniem dla Hegemonii Stanów Zjednoczonych są alternatywne propozycje. A przecież, jeżeli się wczytamy właśnie w to oświadczenie Agencji Xinhua, czy nawet w tę dwunastostopniową propozycję pokojowego rozwiązania, uregulowania wojny rosyjsko-ukraińskiej, która została cztery dni później zaprezentowana przez, przez chiński MSZ, bardzo sensowna zresztą tak naprawdę propozycja, bardzo sensowny plan, to widzimy, że yy, tym, co, co najbardziej zagraża dzisiaj Stanom Zjednoczonym, to jest próba zak, zakwestionowania te, takiego prawa, wtrącania się wewnętrzne sprawy innych państw. No bo przecież w tym dokumencie z 20 lutego przecież czy, czytamy, że problemem dzisiaj jest nadużywanie hegemonii przez Stany Zjednoczone i to w dziedzinie politycznej, i w dziedzinie wojskowej, gospodarczej, finansowej, technologicznej, a i oczywiście kulturalnej. Jeżeli sobie spojrzymy na ten fakt, jak Amerykanie pod płaszczykiem, pod pretekstem właśnie ochrony demokracji i przestrzegania praw człowieka, yy, ingerują wewnętrzne sprawy innych państw, yy, oczywiście finansując swoje koncerny zbrojeniowe, swoje koncerny energetyczne i tak dalej, i tak dalej. I to widzimy, że mamy do czynienia z ogromną międzynarodową patologią, która jest przedstawiana jako, yy, jako coś normalnego w takich krajach jak Polska, w junior partnerach Stanów Zjednoczonych. No przecież Leszku, gdyby... Nie ten efekt właśnie wtykania sprawy nosa, wewnętrzne sprawy państw, no to my byśmy nie wydali tam tych 120 miliardów złotych na wojnę na Ukrainie. Przecież nasze media nie trąbiłyby od rana do wieczora, że jedyną dla nas szansą to jest zwycięstwo Ukrainy, bo Ukraina walczy o naszą wolność, bo gdyby nie ona, to już rosyjskie czołgi byłyby sowieckie czołgi. Byłby, byłyby tutaj, nie wiem, pod Warszawą. No i przecież, gdyby, gdyby nie to wtrącanie się, no to wydaje mi się, że jednak nie byłoby takiej destrukcji, że tak powiem, polskich elit, które są, no doskonale nie byłoby więzień w klewkach i tak dalej, i tak dalej, jakichś dziwnych. No to jest jedno wielkie wtrącanie się wewnętrzne sprawy innych krajów i traktowanie ich jako takich. No nie wiem, jak, jak to powiedzieć, no, no zupełnie kolonii, można powiedzieć. No w każdym razie gwałcenie jakiejkolwiek suwerenności, czy już o niepodległości nie powiem. W związku z tym ten świat proponowany przez, przez Chińczyków, żeby takie rzeczy były niedopuszczalne, żeby nie można było, nie wiem, właśnie robić takich rzeczy, wydaje się światem jednak y, dużo bardziej harmonijnym, czy też, czy też światem, w którym jest duża większa szansa na to, że... Nie będzie w nim takich rzeczy jak teraz. A teraz jeszcze chciałem zauważyć, że jesteśmy w takim trudnym momencie, w którym Stany Zjednoczone y, mam takie wrażenie, że mają takie poczucie, że jeśli chcą wywołać jakąś wojnę, która by uratowała ich Hegemonię, to teraz. No i widać pewne wzmożenie i na Półwyspie Koreańskim między Koreą Północną i Koreą Południową, i w obrębie Tajwanu, gdzie się szykuje nowa wizyta z. Pikera zdaje się, Izby reprezentantów, czyli powtórzenie manewru z nas i Pelosi. No i z drugiej strony Bliski Wschód, który jest cały czas taką, taką powierzchnią, takim rejonem, gdzie te konflikty, no, są zawsze można coś tam podpalić, no i udało się podpalić ten konflikt na Ukrainie, no ale on w tej chwili może wygasnąć, jeśli nam się uda, jeśli nam się uda. Y, Odpowiednio mocno rozpalić tą debatę publiczną, czy to jest nasza wojna, czy nie. Jak oceniasz w ogóle w kontekście wiesz, całego świata w tej chwili, yy, powiedziałbym, punkty, ranking partii wojny i partii pokoju, bo to się cały czas zmienia, to jest dynamiczne. Ale mam takie wrażenie, że, że partia wojny yy, trzyma się dobrze. Trzyma się dobrze i stara się stara się mimo wszystko nie oddawać pola, natomiast partia pokoju pomału nabiera pewnej wyporności. No to widać zresztą po sytuacji chociażby przystąpienia nowych państw do NATO, widzimy i opór ze strony Turcji, i ze strony Węgier, no ale jeśli spojrzymy na Amerykę Łacińską, Karaiby, na Afrykę widzimy absolutny zwrot tych państw, zwrot w kierunku właśnie powiedziałbym tego modelu chińskiego, on oczywiście jeszcze jest zbyt ogólny w takim sensie koncepcyjnym, ale już samo nawiązanie do, tej, do tych Helsinek z 1975 roku, mowa o niepodzielnym bezpieczeństwie, myślę, że jest to niezwykle, niezwykle atrakcyjne, niezwykle atrakcyjna koncepcja dla całości świata, czyli budowę, budowa nowego systemu równowagi sił, nowej architektury bezpieczeństwa, no i oczywiście zdajemy sobie sprawę, sprawę, że jest to niemożliwe bez zakończenia systemu z Bretton Woods, czyli jest to niemożliwe bez jeszcze większej osłabienia, jeszcze większego osłabienia pozycji dolara w międzynarodowych rozliczeniach handlowych, no ale wiemy, że grupa BRICS bardzo intensywnie pracuje nad stworzeniem własnej waluty. W tym roku, pod koniec tego roku w Republice Południowej Afryki ma się odbyć kolejne, kolejny szczyt grupy BRICS, no i będzie tutaj mowa o tym. Więc widać, że partia pokoju coraz co, zdobywa oczywiście coraz, większe, coraz większą siłę, wiemy doskonale, że te procesy, które dzisiaj zachodzą, są o wiele głębsze. To nie jest tak, że jest jedna zła, krwiowi, krwiożercza, neoimperialna Rosja, która chce wywrócić stolik do góry nogami stolik z napisem bezpieczeństwo międzynarodowe. Tak jak próbuje to mówić propaganda rządowa w Polsce. Jeśli się przysłuchamy doniesieniom mediów rządowych na Węgrzech, na przykład, no to wygląda ta sytuacja zupełnie inaczej. Jeśli poczytamy tureckie gazety, tureckie portale, ale to, to też wygląda jakby ta rzeczywistość międzynarodowa przedstawiana przez Turków wygląda zupełnie inaczej. W Polsce mamy rzeczywiście taki, do czynienia z, takim, z taką sytuacją bardzo mocno polonocentryczną. Uważamy, że Polska jest pępkiem świata, że właściwie Europa nadal jest pępkiem świata, a tak już dawno nie jest. Wiemy doskonale, że od połowy lat 90. ten proces nabiera coraz większego pędu i to Azja jest dzisiaj centrum, centrum świata, a w Azji się patrzy zupełnie inaczej. Na stosunki międzynarodowe, na kwestie relacji handlowych, na w ogóle na rzeczywistość patrzy się zupełnie, zupełnie inaczej i warto, aby w Polsce o tym, o tym, o, o tym mówić. Natomiast widać, że jest cała, cała, cała rzesza ludzi, organizacji, którzy nie chcą rzetelnej debaty, które nie chcą rzetelnej debaty publicznej. Nie chcą dyskusji, chcą tylko i wyłącznie jednego odgórnego przekazu i absolutnej takiej cenzury, posuniętej nawet do cenzury prewencyjnej, która oczywiście na podstawie artykułu 54 ust. 2 Konstytucji jest w Polsce formalnie zakazana, ale widzimy cenzurowanie takich czasopism jak Myśl Polska, Najwyższy czas strony polskiego ruchu antywojennego, no, widzimy, że ta próba cenzurowania jest coraz, coraz większa, ponieważ nie wytrzymuje jakby narracja rządowa czy prorządowa w Polsce nie wytrzymuje próby krytyki, ponieważ jest tak wiele znaczących środowisk intelektualnych na świecie, które kwestionują narrację tych kół decyzyjnych w Stanach Zjednoczonych, które odpowiadają za politykę neoimperialną, hegemonistyczną i tak mocnych argumentów używają używają. Że właściwie no, dopuszczenie do debaty publicznej takich osób jak my, kto, którzy mają, mają wiedzę, mają argumenty merytoryczne, byłoby bardzo niebezpieczne dla rządzących, ponieważ obnażyłoby całą nędzę tej narracji, właśnie czy to proukraińskiej, czy proamerykańskiej. No ale wiesz, mu, musimy się tutaj pochwalić, że istotą, jak żeśmy wymyślali ten, ten ruch, było y, obudzenie debaty publicznej w temacie, czy to jest nasza wojna. I jeszcze taką, taki mieliśmy efekt uboczny, z którego byśmy się cieszyli, żeby świat, czy też bliska zagranica, dowiedziała się, że Polacy rozumieją, że polityka naszego rządu jest niezgodna z polskim interesem narodowym, po prostu, żeby, żeby pokazać światu, że to nie jest tak, że Polacy teraz przebierają nogami żeby na tą wojnę z Rosją iść, że nie mogą się po prostu już doczekać, Ta, takimi jesteśmy wariatami, tylko że po prostu rządzą nami ludzie, którzy nie rządzą, no można powiedzieć, że nie reprezentują naszego interesu po prostu i tyle, w związku z tym wydaje mi się, że w pierwszej kwestii, czyli pobudzenia tej debaty publicznej, to nam się zdecydowanie udało, bo Różne różne tytuły no, lewicowe, nieblicowe, nawet też prawicowe, no krótko mówiąc, pisowskie, peowskie, no, różne starają się, no, dały się krótko mówiąc, troszkę nabrać. Bo powinni nas przemilczeć, tak szczerze mówiąc, powinni przemilczeć. I oni w wielkim oburzeniu podnieśli ten temat i nagle się okazało, że nawet na takich portalach, wiesz, jak tam Gazeta czy coś. Nawet na takich portalach jest tam stosunkowo dużo wypowiedzi, że no ale podżeganie do pokoju nie, nie jest niczym złym. Może faktycznie, może faktycznie oni mają trochę racji. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj się udało nam coś, coś, coś zrobić. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to wiesz. No po to człowiek coś robi, żeby był z tego jakiś. Jakiś, jakiś wynik, zwłaszcza, że nam chodzi o to, żeby nas po prostu nie wepchnąć za 5.12 pod tą ciężarówkę z gruzem, że tutaj też zauważę taką dziwaczną rzecz, nawet sobie kupiłem tygodnik w sieci, to mam, moi drodzy, powiem o tym, że w tymże tygodniku jest wywiad na chyba cztery strony z prezydentem Dudą, który oczywiście na tych czterech stronach wychwala Bidena i po prostu Rosja zła, Ukraina dobra, Ameryka dobra i tak dalej, ale zapytany chyba o jedwabny szlak, jego relacje z prezydentem Xi Jinpingiem, powiedział, że on od samego początku swojej pierwszej kadencji bardzo optował za tym jedwabnym szlakiem, że w tamtym okresie ten jedwabny szlak miał się kończyć w Polsce, Polska miała być głównym hubem tego szlaku na Europę. No, i powiedział, że w tej chwili sytuacja się może minimalnie zmieniła, że, że tutaj ta pozycja Polski już nie jest tak mocna, ale cały czas jest jeszcze wystarczająco interesująca i mocna. Ja on by sobie bardzo życzył, żeby wrócić jak najszybciej do, do tej koncepcji. I moi drodzy, powiedział na koniec takie zdanie, że już tęskni za tym, żeby relacje z Rosją, Polski z Rosją były normalne. I To powiedział Andrzej Duda w tygodniku w sieci. No muszę wam powiedzieć, że to pan Jan Engelgard wypatrzył, ale ja sobie aż ten tygodnik kupiłem, żeby to na własne oczy yy, przeczytać, bo mi się nie wydawało to możliwe, ale to przeczytałem i mówiłem że to jest tak faktycznie napisano. Cokolwiek pan Duda powiedział, to tak napisano. W związku z tym yy, nie jest zupełnie przerąbane. Yy, wydaje mi się, że, bo to jest, bo to jest wiecie, jeśli, jeśli na przykład jakieś Antyamerykańskie media piszą o naszym ruchu, to jest naturalną rzeczą, że będą ten ruch no, pompować, że on jest duży, że, że Polacy no, w większości go popierają, i tak dalej, i tak dalej, dla efektów propagandowych. No ale jeśli pan Duda mówi coś takiego, to też chodzi o jakąś propagandę. Ktoś mu kazał coś takiego w między, między te wiersze wpleść. Moja mama mówi, że pojawia się w Polsacie coraz więcej. Treści, które pokazują Chiny jako dobrze rozwijający się kraj, który, który wcale nie jest takim straszliwym krajem, jak to się go maluje dotychczas, czy jak się go dotychczas malowało. W związku z tym, wydaje mi się, że nawet pewne czynniki, takie opiniotwórcze w Polsce, widzą tą zmianę, która już nastąpi. No Olaf Scholz był w Waszyngtonie, gadał tam z tym Joe Bidenem, no i zdaje się, że mu asertywnie powiedział, że on nie będzie dozbrajał Ukrainy. Tak, no to przeszło przez jego niemieckie usta, jakoś w każdym razie zachodnie, w każdym razie zachodnie różne Reutersy, CNN i tak dalej. Ja staram się takie rzeczy słuchać, bo nie bardzo dowierzam tego, co u nas mówią, bo u nas powiedzieli pewnie coś innego. Wszyscy oni powiedzieli właśnie to zdanie, że Olaf Scholz nie będzie Ukrainy dozbrajał. W związku z tym to jest bardzo ważne, bo tutaj, w tej części świata, głos Niemiec jest głosem, można powiedzieć, decydującym. Jeśli Niemcy chciałyby do tej wojny wejść, to, to wiadomo, że wejdą wpychając razem z Ameryką Polskę i wtedy nie będziemy mieli nic do gadania. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy Niemcy są sceptyczne i za nimi jeszcze jest Francja, która jest sceptyczna, obok jest Viktor Orban, obok są jeszcze Włosi, no to może się okazać, że ta masa krytyczna. Która, która nie chce się zdecydować na tą wojnę i która widzi, że ta wojna jest po prostu, niszczy tą Europę, że ta masa krytyczna pomału, pomału rośnie. W związku z tym jest duża szansa, że nam się jakoś upiecze. Myślę, że jest rezonans całkiem spory. Rzeczywiście udało się wprowadzić do debaty publicznej te kwestie antywojenne i hasło i do obiegu, w tym głównym nurcie hasło to nie nasza wojna, bez, bez wątpienia. Także jesteśmy zauważalni za granicą i coraz więcej zaproszeń otrzymujemy z zagranicy, czy do udziału w debatach, w dyskusjach, wywiadach i tak dalej. Zobaczymy. Ten miesiąc będzie bardzo ciekawy pod tym kątem. Mamy także zaproszenia do osobistych wizyt w stolicach europejskich, właśnie i nawiązywania kontaktów z ruchami antywojennymi. Szeroko, szeroko rozumianymi, więc zobaczymy, jak to, jak to się będzie toczyć. Natomiast rzeczywiście to, co się już udało w tak krótkim czasie od 4 lutego, mamy miesiąc od inauguracji polskiego ruchu antywojennego, to wprowadzenie do tej debaty publicznej. To, że media głównego nurtu podjęły ten temat, oczywiście w, pokazując nas w świetle negatywnym, ale nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że nastroje antywojenne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie rosną i będą rosły, i będą rosły, ponieważ społeczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko, ponoszą coraz większe koszty tych, tych sankcji, tej całej polityki proamerykańskiej. Zresztą doskonale widzimy, że największy biznes. Na wprowadzaniu tych sankcji zrobiły Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone są głównym beneficjentem y, tych sankcji, natomiast my wszyscy ponosimy tego ogromne, y, ogromne koszty i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że te nastroje antywojenne będą rosły. Y, w związku z tym warto się przyłączać do naszego ruchu, warto y, no, tutaj nas, y, nas wspierać, warto się angażować y, i także pracować pod kątem y, y, takim ideotwórczym, bo to jest niezwykle. Niezwykle istotne, jeżeli na koniec mogę jeszcze tutaj zaapelować naszego dzisiejszego czwartego spotkania, to zachęcam Państwa do. Przesyłania swoich pomysłów w zakresie takim koncepcyjnym, doktrynalnym dla Polski, w różnych sferach. Myślę, że jesteśmy tutaj bardzo otwarci, Sebastianie, jeśli chodzi o słuchanie naszych rodaków. Chcielibyśmy, aby ruch społeczny, oddolny, jakim jest polski ruch antywojenny, nie ograniczał się tylko i wyłącznie do naklejania plakatów, ale był takim wielkim ruchem koncepcyjnym, ruchem ideologicznym. Twórczym, także zachęcamy Państwa do angażowania się także tutaj do kontaktu bezpośredniego z Sebastianem i ze mną. Tak, to ja tutaj y, słowem sprostowania, bo generalnie pewne idee, które w każdym razie mi przyświecają, ta idea oddolności, ona zakłada o pewną decentralizację, która mieści w sobie, mieści w sobie y, dużo różnych koncepcji, no bo to już kiedy, kiedy indziej na ten temat powiemy. Natomiast ja jeszcze chciałem z tego miejsca podziękować Markowi Majchrowi Czujnemu, który reprezentował nas w Bratysławie bardzo dzielnie z polską flagą, i tam postaram się wkleić tutaj w ten filmik, znaczy w ten filmik, fragment, jak mi się to uda, to jest duży materiał, jak mi się komputer nie zawiesi, kawałek wystąpienia Marka. Mamy tu polskich nominatorów! I polsko Dajcie bracia Słowacy! Jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Słowacja nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Przesyłamam pozdrowienia od Polaków, którzy też uważają, że to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Nie jest nasza wojna! 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 Nie jest nasza My w Polsce też chcemy pokoju! My chcemy nie! My chcemy nie! Nie wiem, czy się udało. Jak się udało, to dobrze. Jak nie, to trudno. No i, no i cóż jeszcze można powiedzieć? No, chyba to już pomału wszystko, chyba na, w tym odcinku. No, myślę, że można powiedzieć jedną rzecz. To nie nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to nie nasza wojna. Leszku, dziękuję ci. Jeszcze dziękuję ci. Pewnie tutaj zauważyliście na Facebooku. Leszek mnie odwiedził. Mieliśmy okazję. Porozmawiać sobie na różne tematy, zaplanować, zaplanować jakieś nasze wspólne działania, także, także dzięki, że chciały cię odwiedzić pod halę. Dziękuję za gościnę. Cała przyjemność po mojej stronie. O, po mojej również. Także, Leszku, trzymaj się w takim razie. Pozdrawiam cię serdecznie z Panem Bogiem. Dziękuję Sebastianie, dziękuję Państwu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Panem Bogiem.